500 ml wody, może to być tak zwana kranówka, dodaję 75 g tiesiarczanu sodu pięciowodnego i po wymieszaniu otrzymujemy utrwalacz popularnie nazywany hypo. Utrwalacz ma za zadanie wypłukanie z płyty jodu, bromu i niezredukowanych halogenków srebra. Jeśli proces ten nie zostanie przeprowadzony dokładnie, zdjęcie może zacząć żółknąć nawet wiele miesięcy po jego zrobieniu. Dlatego najbezpieczniej sporządzić roztwór tuż przed sesją i wymieniać go co kilka płyt. Tiesiarczan sodu jest tani i dopóki nie zostanie użyty, jest nietoksyczny. Drugim popularnym utrwalaczem jest 14% roztwór cyjanku potasu, popularnie nazywany utrwalaczem KCN. Działa on bardziej agresywnie i szybko. W porównaniu do hypo może dać delikatnie jaśniejsze światła, czystsze czernie, cieplejszy ton i wymaga mniejszej ilości wody do płukania, co może być kluczowe w pracy w terenie. Jest on jednak bardzo niebezpieczny. Najczęściej używany w piorunowych kuwetach z zamknięciem, takich jak do kąpieli azotanu srebra, by uniknąć zachlapania innymi chemikaliami, w wyniku czego może wydzielić się śmiercionośny cyjanowodór.